Witam Ciebie w tym pięknym dniu. Witam Cię całą miłością mego serca w przestrzeni, którą uczynić możesz, uczyń proszę wraz ze mną. Tak powstaje prawdziwa przestrzeń modlitwy. Użyję tego słowa w sposób kuriozalnie, abyś mógł zobaczyć, czym do końca, czym była modlitwa, a czym jest prawdziwe tworzenie. Zacznę od Księgi Śmierci, od Biblii, od Testamentu. Bodajże Mateusza 6:5 zapisane są słowa jakoby Joszuły. Fakt, że było to pisane prawie 100 lat po jego odejściu do Kaszmiru, ale przytaczam to, bo tam też są mądrości i mówię to dlatego, że głęboko byliśmy kodowani tą księgą. Jednak nie zauważaliśmy chociażby tego zapisu. Jeśli chcesz się pomodlić, cytuję, zamknij się w swoim domu, w swojej izbie, tak jak tu. To jest mój dom, to jest moja izba. Módl się w ciszy, bo Bóg, God, i tak wie, o co ci chodzi. Nie módl się tak jak jeło przez powtarzanie, przez klepanie, tak jak poganie. W innym miejscu odnajdziesz słowa. Kochani, najbardziej niski poziom duchowości. Tak, jesteśmy istotami duchowymi i mamy to oprzytomnieć, że naprawdę jesteśmy tu doświadczać duchowości. Ją mamy odnaleźć w sobie. Nie przybyłeś tutaj, aby pracować, aby być niewolnikiem, aby być magistrem, ogrodnikiem czy czymkolwiek innym. Przybyłeś odnaleźć swoją duchowość, a ty siadasz i klepiesz mantry zdrowaśki i postrzegasz tak uniżenie siebie do innej siły, do bytu poza sobą i tak się uniżasz. Tak nie wychodzisz z doświadczenia. A ja, czyli miłość, mówię ci, poczuj to głęboko w sobie, że bardziej można nazwać to medytacją, zagłębieniem w siebie, kiedy skupiam się na sercu, kiedy tym sercem wchodzę w całą tę rzeczywistość, kiedy zaczynam ją odbierać, kiedy rozpoczynam czuć, co w tej przestrzeni jest, że co jest w tym mieszkaniu. Dosłownie czuję, że osoba, która zasiada w moim kręgu, czy chociażby przychodzi mi na myśl, jest na innym kontynencie. Ja z łatwością wiem, co ona czuje, co ona myśli. Wiem, że okej, niedługo do mnie zadzwoni. To jest proste. To jest inny świat. Sorry, że użyję tego słowa. Jesteś istotą boską, ale to jest inny świat niż świat jełopa, którym machinalnie biłeś się w piersi i nazywałeś siebie uniżonym sługą. Tu przyjmujesz odpowiedzialność za siebie, za świat, za współistnienie. Nie zaśmiecasz już mego świata.
swoimi żałosnymi, unieżającymi mantrami, zdrowaśkami do rogatego demona, mówiąc, że kierujesz się do Maryi. Popatrz, jak wygląda ten rogaty byt Kościoła Śmierci. Zasugerowałem ci może, ale oczyść serce i sam to zobacz. Tak, to ważna kwestia. Serce należy oczyścić, uwolnić z programu. Nieprzypadkowo wspomniana Księga Śmierci, Księga Testamentu dla umarłych, mówi w Księdze Jeremiasza, że serce ludzkie jest zwodnicze. Przestrzega przed tym sercem poniekąd. A ja jednak czuję i w tym kierunku podążam, że serce jest epicentrum, że to jest serce Boga, że mamy przywrócić Jemu pełne czucie, pełne postrzeganie, a możesz to uczynić w jedyny sposób. Uwolnić umysł człowieka. W nim są programy. Ostatnio nawet mężczyźnie udało się ze mną skontaktować telefonicznie, bo tak nie kontaktuje się nikt. Mam ciszę dla siebie, ciszę do medytacji, do oczyszczenia. Pytam tego mężczyznę na wstępie. Czy miałeś w głowie gadanie, po co do niego dzwonisz, po co się z nim kontaktujesz? Mówi, tak, skąd wiesz? No bo tak to czułem, że program ci blokuje, że program ci gada. Myśli w twojej głowie, zdaj sobie sprawę, nie były twoje. Dokąd chcesz się przebić przez umysł człowieka, wyglądasz jak ten, znowuż powiem, przysłowiowy jełop, który bije głową w mur i próbuje ją rozwalić. A ja ci mówię, że wszystko jest możliwe. Ten mur jest tylko energią, przez które możesz przełożyć rękę. Tylko w to uwierz. Wynika to tylko z czystości twego serca. Dlatego je oczyszczam z natłoku, z programów. Łączę z sercem mego ducha, łączę z sercem wszechistnienia. Tak, jest mnóstwo tego nagaru, on powstaje ciągle, bo demon, któremu się oddaliśmy, Jehowa od XVI wieku, wcześniej Jahwe, to demon wojny, to demon burzy. On dbał o to, aby nasze całe energie skierować na wojnę, aby było wiele ofiar, dlatego wojny miały trwać. Czy tak jak to było w Wietnamie, czy na Ukrainie, dostarczano tylu amunicji, aby trwało żniwo obustronne, aby zniszczyć naszych wspaniałych braci Rosjan, bo oni jednak w tym świecie jeszcze byli odmieńcami, że tam były jeszcze przestrzenie wolne, nie były tak zdewaluowane jak tak zwany zgniły świat zachodni, zalewany uchodźcami Allaha. Teraz o przytomni. Wejdź głęboko w serce i je po prostu odczuj. To cała filozofia. Poczuj, jak ono wibruje, jak tworzysz rodzaj wirnika, który tworzy moc, który tworzy energię, który jest nośnikiem informacji. Ale oczyszczenie jest pierwsze. Kiedy czujesz taką potrzebę, ale nie przez obwinienie, poczuj, że kochasz każdego, kogo skrzywdziłeś. Że kochasz tych wszystkich, którzy skrzywdzili ciebie. Kochaj nieprzyjaciół. W ten sposób ich nie masz. Oni znikają
bo ta wdzięczność uwalnia ich od demonów nienawiści, psychopatów, narcyzów, którzy nieśli ci bolesne lekcje. To znika. Znika tak zwana kobieta śmierć i znika mężczyzna śmierć, mężczyzna śmiertelny. Wychodzisz z tego, jesteś życiem wiecznym. Teraz podąż głębiej, oczyszczając swoje serce, oczyszczasz swojego ducha. On jest czystym, złotym światłem, niezwykłą, potężną świadomością, którą łączysz w swoim odczuwaniu ze swoim wspaniałym ciałem. Ono obumierało, bo było naświetlane fałszywym słońcem, bo było zapisane, że śmierć jest pewna, tak jak podatki. Tak mówił jełop robot programowany telewizją i jakoby niewinnie podawanymi nam przysłowiami. To jest nieprawda. Nie jesteś umieralny. Nie jesteś trupem. Poddawano ciebie eksperymentom, ale ty z tego wychodzisz. Świat z istoty boskiej, z istoty doskonałej, którą jestem, którą ty jesteś w tej samej jedności, jest życiem wiecznym. Przytomiejesz, mimo że jako świadomość daliśmy sobie zapomnienie, to jednak powracam. Budzę się w prostym odczuwaniu, w prostym tworzeniu, które dokonuję świadomie, dlatego już nie wchodzę w natłok programowanej mi informacji poprzez media. Już nie zaprzątam siebie komórką, nie zaprzątam siebie książkami czy przekodowanymi channelingami od innych światów. To wszystko było fałszywe, jednak mimo że niosło znamiona pożytecznych informacji, zachwycaliśmy się tym, ale sercem nieoczyszczonym nie czułeś dezinformacji, tego, co wtłaczano ci podprogowo. Dlatego jest tak ważne oczyszczenie serca. Może niekoniecznie to jest łatwe w etapie pionierskim, ale kiedy tą czystość, tą przestrzeń miłości czynisz ty, kiedy czynię ją ja, kiedy czynię to w relacji żeńskości i męskości, staje się coś nieobliczalnego. Takie połączenie żeńskości i męskości na ziemi nie nastąpiło. Tu byliśmy łączeni na zasadzie przeciwieństw. Demoniczna kobieta pojawiała się jako przykładowy narcyz, aby zniszczyć prawdziwego mężczyznę. Demon w mężczyźnie jawił się tam, aby zdeptać wartościową osobę w kobiecie, aby uniemożliwić jej budzenie, można to było nazwać strażnikami. Tak byliśmy pilnowani, tak z zewnątrz, jak z wewnątrz, na wiele sposobów, aby nikt z rodzaju szklarni, oceanarium, w którym się znaleźliśmy, aby nikt się nie wydostał. Ja mówię, że tego świata koniec. Dlaczego demon wszechwładny, jakoby tak potężny, mnie nie niszczy? Bo to jest niemożliwe. Zniszczyłby siebie. On po prostu ma odejść, on po prostu znika. On po prostu się rozpuszcza w głębi mojej medytacji, mojej modlitwy. A ty nadal zobacz siebie, że klęczysz na kolanach. Wejdź w te przestrzenie. Wyjdź z tych świątyń. Zobacz, że dosłownie kamień na kamieniu nie zostaje z tych przybytków. Podziękuj swoim braciom, że weszli w takie role.
że pokazali ci upiornych kapłanów, pedofili, homoseksualistów, zboczeńców, którzy wyrzekli się kobiety, którzy woleli poślubić zamiast kobiety, pojąć się zamiast kobiety, demona śmierci, demona kościoła, nazywali go Chrystusem, jakoby to był Jezus, a tobie nakazywali, abyś jak jełop pił jego krew. I wtedy wyprosisz łaski Pana. Ale nie widziałeś na wizerunku, że na krzyżu śmierci, na krzyżu cierpienia wije się wąż, że nie ma Boga, że oddawałeś swój pokłon zmiennokształtnemu bytowi. I o tym mówię, w co możesz wejść głęboko praktycznie. Poczuj, że już nie rzuca cię ego, że już nie odrzuca cię wibracja, tonacja, modulacja głosu moim sercem, bo znaczyło to, że byłeś jednak w zawładnięciu, że nie chciałeś słuchać słowa prawdy płynącej z autentycznej miłości. Masz po prostu to dostrzec i poczuć, że ty tak czujesz, a nie, że jak ci tak mówię. I tym są proste medytacje, które możesz uczynić każdą chwilą swego podążania, swego budzenia się poprzez ziemię, a inni ci za to podziękują, bo poczują cudowną przestrzeń, którą tworzysz. Zobaczysz rozsierdzenie niektórych demonów, bo wiele z nich jeszcze się opiera. One rozsmakowały życia, w cudzysłowie, życia, bytowania kosztem człowieka, kosztem istoty boskiej, którą naprawdę jesteś. Ty życzyłeś wszystkim wszystkiego dobrego. I tak diabły tej rzeczywistości miały się dobrze, a ty klepałeś przysłowiową biedę. Ale teraz czujesz, że masz wszystko, że jesteś wszystkim, że nie oddzielasz siebie na ciemność, nie dzielisz się na ciemność i światło, bo tak jednak zaprzeczałbym doświadczeniu, w którym się odnalazłem, w którym się odnajduję, w którym przybyłem, aby poznać ten świat przeciwstawny, świat odwrotności miłości, którym świat śmierci był. I w ten tylko sposób znika ten świat, znika czarny świat, a przywracam sobie prawdziwe budzenie. I tu się zgodzę z tobą, że całą tą mistykę można nazwać przebudzeniem, bo to jest dosłownie przebudzenie z koszmarnego snu, ale ty już tego się nie lękasz, tego nie przeklinasz, tego tym nie wybrzydzasz i czujesz, że z każdym oddechem zmienia się ta rzeczywistość, że się poprawia, że to ja, czyli miłość, tworzę, że przywracam sobie moje zdolności, moje naturalne walory. Kocham cię.